Przed nami gonitwa druga na dystansie 1907 metrów. Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Jest to gonitwa wyłącznie dla trzyletnich koni czystej krwi arabskiej drugiej grupy, a koni tych dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie i wszyscy dosiadają koni bez bata. Udział w tej gonitwie weźmie 8. Za moment otworzą się drzwiczki i wystartowały. Na prowadzeniu jest Ewan, obok niego na drugiej pozycji Złocisz. Zdaje się, że przyspiesza i to on wychodzi na czoło stawki. Złocisz na prowadzeniu. Na drugiej pozycji jest Ewan, na trzecim miejscu Esmeraldia. Dalej na czwartej pozycji galopuje Bezan, a za nim Zatoka Wenecka. Stawkę zamyka w tym momencie Belinda, ale konie mają jeszcze 1600 metrów do pokonania. Troszkę nam się rozerwała ta stawka. Chyba Złocisz narzucił dość mocne tempo. Złocisz na prowadzeniu. Trzy długości za nim galopuje Esmeraldia, która już przesunęła się na pozycję drugą, ale jeszcze 1400 metrów do celownika. Złocisz, Esmeraldia. Na trzecim miejscu jest Ewan. Na czwartej pozycji obok niego galopuje Bezan i już przesuwa się na trzecią pozycję. Następnie za nimi Zatoka Wenecka, Anawa, Arko i stawkę cały czas zamyka Belinda, ale jeszcze około 1100 metrów pozostało do mety. Złocisz cały czas na prowadzeniu. Trzy długości za nim galopuje Esmeraldia, a na trzeciej pozycji jest Bezan. Wydaje się, jakby te trzy konie odrobinę oderwały się od reszty stawki, która i tak jest dość mocno rozciągnięta i już wchodzą w zakręt. Złocisz cały czas na prowadzeniu. 4-5 długości za nim galopuje Esmeraldia, czyli ta przewaga jakby się troszkę powiększała. Złocisz, Esmeraldia, na trzeciej pozycji jest Bezan. Reszta koni daleko za nimi i za moment będzie prosta finiszowa. Będzie wyprowadzać Złocisz, ale nie poddają się pozostałe konie. Złocisz na prowadzeniu, Esmeraldia druga, a na trzeciej pozycji goni jeszcze Bezan i jeszcze 550 metrów do celownika. Złocisz na drugiej pozycji, Esmeraldia blisko bandy, Bezan zaraz za nią, jeszcze 450 metrów do celownika. Złocisz prowadzi tutaj od samego startu, ale Esmeraldia jakby przyspieszała, jakby zaczęła go doganiać. Złocisz środkiem toru, goni go Esmeraldia. Wydaje się, jakby reszta koni się tutaj nie liczyła już w rozgrywce. Złocisz i Esmeraldia, ona go dochodzi, jest coraz bliżej, jeszcze 200 metrów do celownika. Złocisz, jedną długość za nim, może dwie Esmeraldia. Złocisz i Esmeraldia, a na trzeciej pozycji galopuje Zatoka Wenecka, która znakomicie finiszuje, ale walka jest o pierwsze miejsce. Złocisz się nie poddaje, prowadzi i wygra tę gonitwę. Złocisz pierwszy, na drugiej pozycji Esmeraldia, na trzeciej pozycji Zatoka Wenecka, na czwartym miejscu Belinda, dalej Bezan, następnie Arko, Ewan i stawkę zamyka Anawa.